Was w nowym dniu. Dzisiaj mamy poniedziałek. Jak widzicie, już jesteśmy ubrani i szykujemy się do pracy. Ania, ty już nie nagrywaj, tylko szykuj się do pracy, bo nie zdążymy. Właśnie, masz rację. No właśnie, wracamy z pracy. Jedziemy teraz do domku i na dzień dzisiejszy jeszcze mamy plany, wizytę w poradni rodzinnej, ponieważ w przyszłości chcemy wziąć ślub kościelny. Ogólnie my już jesteśmy małżeństwem i mamy ślub cywilny, ale ze względu tego, że z dokumentami nie jest wszystko tak łatwo i szybko jakby nam tego się chciało, to się rozłożyło w czasie. Ogólnie plan i pomysł co do wesela i ślubu był inny, ale sytuacja życiowa i w ogóle w świecie wszystko skorygowała, tomu planujemy już ponownie, wychodzimy z tego, co mamy, no i wygląda to, jak wygląda. Więc tak, jedziemy do domku, na szybko coś zjemy, jeszcze mamy pracę domową do wykonania, no i lecimy na zajęcia. Widzisz, jakie tutaj jest zadanie? Napisz list do kochanego, kochanej. Ty już tak na szybko odhaczysz? No, ja mam gdzieś tutaj wypisane. Mojej Ani tylko słodycza w głowie. Nie słodycza, tylko taka fajna figurka. No dobrze, tak naprawdę to myśli o tych najmłodszych, jak ładne. Zwykle, żeby coś im kupić. Ale to na święta. Nie pozwala, mówię, że to jest niekorzystne dla dzieci. Dobra, zastanowimy się. Rodzice tych dzieci będą się wściekać. Wiem. Ale czasami można, po to święta, żeby wiesz, pozwalać. Czego nie można na co dzień, na przykład. Powiem wam tak. Spodobał mi się design tego opakowania. Uważam, że pierwszorzędny. Aczkolwiek kusi mnie trochę ta kawa. Kusi mnie, żeby ją kupić. Ale my mieliśmy już tej firmy kawę, piliśmy i niestety nie smakowała nam. Ale Aniu, może skusimy się drugi raz. Jeżeli mi nie będzie smakowała, najwyżej będziesz pił sam. Ale wiesz, za wygląd. Dajmy im szansę. Dajmy im szansę za wygląd. Na twoją odpowiedzialność. Bierzemy. Ania zna taką metodę, jak dołożyć więcej jajek, żeby więcej było można przykładam, gdzie są zlepane. Gdzie przykładasz? Ty dokładasz. I dokładam też. Dołożyła dwa gratis. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Nowa zabaweczka. A co to jest, to pokażę wam już w domu. Kochanie, i cóż, takim oto sposobem już mamy na zegarku 21:30. Dopiero wróciliśmy do domu. Zaraz będziemy rozkładać zakupy. Jeszcze czeka mnie krótkie gotowanie jedzenia do pracy i szykowanie się ogólnie do jutra, czyli kompania, mycie włosów i tak dalej. No ale na dzisiaj raczej dziękujemy wam za oglądanie i widzimy się już w kolejnym dniu. Jeszcze wam na szybko pokażę, co kupiliśmy w sklepie. Zabieram to. Przede wszystkim kasza gryczana, która będzie gotowana na jutro. Awokado, aczkolwiek awokado nie zawsze kupujemy. Śmietana. Ogórki. Pomidory. Nie wiem, czy wy też tak się dziwicie na ceny na pomidory? Niestety, mamy co mamy. Ziemniaki. Bułki. Kajzerki. Akurat chcieliśmy wziąć ciemne, ale niestety było bardzo twarde, więc trzeba było brać białe. Sok. Miał smaka na takiego śledzia. Nie wiem, jeszcze takiego nie kupowaliśmy, ale wygląda apetycznie. Zobaczymy, czy będzie dobre. Takie napoje od Hortex tak naprawdę bardzo nam smakują, aczkolwiek ten smak jabłko, mięta Paweł niezbyt lubi. Śmiałam się do niego, że dla mnie będzie więcej, więc... Więc kupiliśmy, może dziwnie, ale te napoje nam lepiej, bardziej smakują niż soki. Winogron, jajka, zupę, którą bardzo lubimy, smakuje nam.
rukoła. Bardziej od winiary z myślą o świątach. W Pawłowie w oko wpadło coś takiego jak fix do okularzy. Będziemy wypróbowywać, bo jeszcze takiego nie kupowaliśmy. No i cóż. No i Pawła pomysł kawa. Tak naprawdę czasami eksperymentujemy, czasami rozumiemy, że te eksperymenty z kawą to jest bez sensu, ponieważ nam smakuje jedna najbardziej kawa. Aczkolwiek wszystkie kawy oczywiście nie próbowaliśmy, to będziemy próbować, jak będzie nam smakowała. Więc ogólnie tak wyglądają porozrzucane nasze zakupy i zaraz będę to ogarniać. A teraz czas na gotowanie. To, o czym ty wymieniłam, to jest forma do wypieku paski. I pasta jest. Co tam, Aniu, masz? Znalazłam takie smakoleki. Naprawdę jak byłam mała, to bardzo często mamusia takie robiła. Takie formy z orzeczków, znaczy na wieśmaj, masą krokowo i to było bardzo pyszne. Aczkolwiek właśnie o to robiliśmy przez kosami. No dobrze, już jest gotowe, więc zabieram! Nie wiem, jak można jeść takie ryby. Wygląda jak dziwnie. To bym miał pomysł, jeżeli chodzi o to. Jest tutaj tart kijowskiej i powiedzmy jest bardzo tradycyjne. Wszyscy, kto przyjeżdża do Kijowa, obowiązkowo go kupuje.